Hello! Czemu ten koleś do mnie mówi pal? I opiwniczka ta dziewczynka jest przerażająca. Hello! Hello! Dobra. Mamy nasionka. Pierwsze zakupy. Znaczy pierwsze. I patyczki. Kurczę, jaki teren. Nie ma w ogóle tutaj tego. O, nie ma krzemienia. Kiepsko. Krzemień by się przydał. Okej. Bez krzemienia będzie kicha, bo nie wykonamy siekiery, nie zetniemy drewna, nie będziemy mieli ogniska w nocy. Aha! What the hell? Jak grałem siłaczem, to borówki wyglądały inaczej. Kompletnie inaczej. Takie były liście jakieś takie, nie wiem. No już przynajmniej na ognisku, nie, to na, mogę pochodnie zrobić co najwyżej. Kwiatki, o jest, dobra, jest krzemień. Jest jeszcze jeden krzemień. Fantastycznie, mamy siekieryzadę. Chop, chop, chop. Czy warto kupować SimCity? No kurde, zabawa jest niezła, szczerze mówiąc. A przy okazji... O, a tu są inne borówki, what the heck? No nic, kosimy, tak czy inaczej. Dobry wieczór wszystkim. A może będzie SimCity, może będzie, zobaczymy. Przypuszczam, że jutro będzie SimCity, jako że jest tak jeszcze świątecznie. Królików już się złapać nie da, ja nie mam metody na łapanie królików. Natomiast borówek jest trochę. On skubany. Aaaa! Chodź tu. Chodź tu, bo cię przestraszę. No fuck. No nic, trudno. Co znaczy what the heck? To jest łagodniejsza wersja what the fuck. Staram się uspołeczniać i nie przeklinać po angielsku. Dobra. Mogę już solidne ognisko zrobić, jakby coś. Marchewka! Hihi. Borówy. Dobra, jeszcze gdzieś tam widziałem marchewkę jedną. Czy mój komputer jeszcze... Jeden komputer mam zepsuty, teraz takim na tym drugim streamuję. Ale powinienem już w środę mieć sprawny komputer, sprawny superkomputer. Dobra. Zróbmy sobie kill off. A! Uwielbiam tą gierkę. Genialna jest. A ja właśnie nie wiem, czy Don't Starve jest do kupienia. Przypuszczam, że jest teraz na etapie bety, więc chyba nie jest do kupienia nawet jeszcze. O, czerwony grzyb. Zbliża się ciemność, ale ja się nie muszę martwić. Wow! What the... Jesus! Trzeba było tą laskę wziąć na YouTube, byłby niezły ubaw. Cześć Abigail, nie jesteś... Czy ty świecisz w nocy? Czy ja nie potrzebuję ogniska? Wow. Chryste, ale ma siostrę. Chryste, panie. To jest nawiedzona. O! What the fuck? Ona mi dziabnęła też. Czemu ona mi dziabnęła? A muszę na nią uważać, żeby do niej nie podejść. Rozumiem, dobra. Shit. Ja
pierdziu. Okej. Okay. Nie, ten film wrzucę na drugi kanał, na kanał YouTube'a. Zatem pozdrawiam serdecznie wszystkich, którzy oglądają to na YouTubie. To było na live'ie. Zjedzmy sobie kwiatek. Jezu, Abigail, przestań, ty wyjesz po prostu. Może królika złapię przy użyciu Abigail, to by było dobre. Jezus, Mariona jest przerażająca. Ale dużo skarbów, patrzcie, jak dużo skarbów. Ja nie wiem, czy ja dam radę zachować sprawność umysłową w towarzystwie tej laski. To jest Abigail, moja siostra. Mhm. Raz, dwa, trzy, cztery borówki usmażone, reszta odłożona. Warto pamiętać, że rzeczy, które przed usmażeniem, że one tracą osobno poziom tego tam poziom czego? What the hell? Healing salve. Wow. Jest backpack. Potrzebuję maszyny naukowej, żeby... Okej, okay, jestem najedzony. Fantastico. Raz, dwa. Ciekawe, czy to ognisko wytrzyma całą noc. Na wszelki wypadek zróbmy sobie pochodnie. Gdyby miało nie wytrzymać, nie? Ciemno. Ciemno i nawiedzona dziewczynka z toporem. What the hell? No, teraz dzień nadchodzi. Jest! Fantastycznie. Zajmujemy się na razie sprawdzaniem terenu. Ja zrobię chyba to, co zrobiłem w przypadku siłacza. Będę chodził tak długo, dopóki nie znajdę obozu świnków. Świnki są fajne. One mają dużo borówek zasadzone dookoła. Nie mogę też narzekać na brak flinta. Ale cholera, maszyna naukowa by mi się przydała, żeby opracować plecak. To jest zaskakujące, bo kiedyś wydawało mi się, że tego nie potrzebuję. Co my tu mamy? Science machine. No właśnie. Trudna sprawa. Chop, 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 chop. Hej, siemanko wszystkim, witam was serdecznie na live'ie. Myślę, że to będzie dużo różnych postaci w tej grze, a potem zrobią multiplayer. I będziemy grali z Rojem, ja będę grał siłaczem, Roja będzie grał nawiedzonym. Nawiedzoną dziewczynką. To będzie czad. Aha! Jest złoto. I są kamolki. I już mogę zrobić tą maszynę naukową. Ale chyba jeszcze nie znalazłem odpowiedniego miejsca na to. Okej. Kolejne kamienie.
Kiedy Minecraft? Dobre pytanie, a odpowiedź na to pytanie brzmi jutro, czyli w poniedziałek, 1 kwietnia. O, tu jest więcej kamienia, fantastycznie. Tak, pozdrawiam bardzo serdecznie cały live. Nie, na YouTubie będzie Minecraft. Evil Flower. Tu się nie zbliżam do tego miejsca. O! Zobaczymy, co się stanie, jak to rozwalę. Ho, ho! What the hell? Przestań mnie gonić. Przestań mnie gonić. I tak mnie nie złapiesz. Jestem szybką dziewczynką z duchami. Okej. Okay. Okej. Okay. Kolejne borówy. Dobra. Tak między nami mówiąc, tu na live'ie, to mogę być z wami szczery. Jestem ciekawy, ile mój Minecraft dostanie łapek w dół, mimo tego, że go wrzucę na 1 kwietnia. Naprawdę. O! Oh, 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 what, what? Bye bye. Jak pobrałem Don't Starve ze Steama? Ze Steama. Kurczę, ale tu jest dużo tego wszystkiego. Nie będę tego więcej zbierał. Szukamy świnek. Taki jest plan. Znalezienie świnek. Ale znalazłem dużo ciekawych terenów. Od której live jest? Od godziny 21. Od godziny 21. Ja pierniczę, ile tutaj jest skał. Szukamy świnkowej doliny. Czy ja gram jeszcze w LoL'a? Jakoś tak mało ostatnio, nie miałem czasu. Miałem szczęście do świnek. Spróbujemy podróżować tą dróżką. Kto wie? Uuu. Groby. O, o. Uuu. Niebezpieczne, zamglone tereny. Dokąd to prowadzi? Cmentarz, cmentarz. Ale to ja się chyba duchów nie boję, co? Mam swojego własnego ducha. No zima jak diabli, kurde. Pada śnieg. No przed chwilą, bo w poprzedniego wieczoru pojawiła się Abigail. Więc przypuszczam, że ona się pojawia w różnych porach. Właśnie próbowałem z tymi pułapkami, coś to nie działało za dobrze. Taki się osamotniony trochę czuję bez Abigail, szczerze mówiąc. Nie postawię przecież tej maszyny w losowym miejscu do wynajdywania różnych rzeczy. Dobra. O, mogę to, ale ustawmy campfire tutaj. I sobie zetniemy trochę drzew w czasie nocy. Znaczy, to jest dobre pytanie, czy wolę Logitechy, czy Black Sharki? Wolę Black Sharki, bo one są przez Jacka podpinane. A Jack zawsze lepiej działa, zwłaszcza jak streamujecie, jak nagrywacie materiały. To wtedy Jack jest dużo, dużo lepszym rozwiązaniem. Chop, chop, chop.
Na żywo z Battlefield 3? To jest zawsze w piątek jest, wiecie? No szukam Chestera, szukam, ale się nie chcę znaleźć. Na razie ani śladów nie widziałem, ani nic. Gdzie jest Abigail do Licha Ciężkiego? Dobra, mamy trochę drewna. Muszę pułapki na ptaki porobić i takie inne. Jeszcze to sobie zepnę. Aha. Tylko się stakuje w ten sposób, dobra. Zróbmy sobie raz, trzy, cztery, pięć, sześć. Będzie już trochę na jutro do jedzenia. Czy to przejście z dnia na noc trochę trwa? Okej. Dobra. Mykamy dalej na poszukiwanie świnek. A w zasadzie na poszukiwanie bezpiecznego miejsca, żeby sobie rozłożyć obóz. Nie wiem, czy z czerwonym grzybem mogę zrobić cokolwiek, ale na razie niech sobie... Oho! Patrzcie, są różne borówki. Są takie z ostrymi liściami i z takimi. Spora niespodzianka dla mnie. Jest to. Ktoś mi na czacie napisał, taka mała dziewczynka, a rąbie jak drwal. No naprawdę, to jest strasznie dwuznaczne. I nie wiem, czemu się przyczepiacie do czerwonego grzyba. To akurat nie jest dwuznaczne. Chyba, że ktoś ma naprawdę chorą wyobraźnię. O, pszczółki! Hello! Pszczółki! Dobra. Objechaliśmy całą mapę po całości. Będziemy szli dalej drogą. Kamieni mam od groma. A może zbijmy jeszcze jednego. O nie, zepsuł. Myślałem, że mi ząb wypadł, ale nie, to kila się zepsuł. O! Nitre. Zaczyna mi brakować staków w tym. W plecaku. Teraz trzeba będzie niestety... No, trzeba będzie plecak sobie dorobić. Ale to już będę musiał obóz wtedy zbudować gdzieś tam. A nie chcę na razie obozu jeszcze stawiać. Chciałbym mieć obóz w takim fajnym, bezpiecznym miejscu. No dobra. To idziemy dalej. A to jest ten potwór z tym... Pusto? Nie zniósł jeszcze jajka. Jak świnkom dam borówkę, to one dają gówno. No proszę was, no proszę was. Nie posługujmy się aż takim językiem. Krótko mówiąc, odchody, tak? Pozostawiają po sobie. Nie chcę jeść grzyba czerwonego. Nie bardzo rozumiem, na czym polega różnica między tymi krzakami i borówek, bo są różne, jak widać. Okej. Śmigajmy dalej. O! Słyszałem tego piekielnego indora. Nienawidzę indorów. Chodź tu. Podróżowanie jest dużo przyjemniejsze niż siedzenie w obozie. No fajnie. Znalazła się marchewa. I kolejna marchewa. I kolejny krzemień. Chciałbym też bawoły znaleźć na przykład. Fajnie by było znaleźć bawoły. Albo jakiś wormhole.
że można było szybko podróżować. Ja jestem wegetarianinem, nie jem mięsa tutaj. Czy coś. Kurde, ile tu królików. Kiedyś bym tutaj obóz założył, ale teraz po prostu nie wiem, jak te króliki łapać. O, są kolejne. Ja cię kręcę. Musicie śledzić update'y, zanim zaczniecie dawać rady. Nie da się upolować królika taką starą metodą, zresztą zaraz pokażę. Króliki już nie są takie głupie. Nie da się ich zajść od strony norki. Ale teraz nie pokażę, bo się schowały. Króliki teraz uciekają nawet od... Wow, Abigail znowu. Nie biegną w stronę norki, one po prostu uciekają. Dobra, co my tu mamy? Nie będę zbierał więcej borówek, bo... Jak jest więcej borówek, to potem one się szybciej zepsują i... O, Lender, chyba nie znajdę takiego idealnego miejsca na obóz. Tu jest dosyć fajnie. Tylko nie jest tak zielono, jakbym chciał. Jeszcze się przejdę kawałek. Ale będę miał na uwadze tamtą lokację. Tu są pszczółki. Jakieś bagna. Właściwie to nie są jeszcze bagna. Dobra, podróżujemy dalej. Może w tą stronę. Tu jest sporo pszczół. Ok. Ale tutaj. O, o, fajna. O, to jest porządna droga. To rozumiem. Przejdziemy się kawałek tędy. Tam taram, ta tam taram, ta tam. Strasznie dużo uli. Co to za miejsce? Będę eksplorował ten teren, korzystając z drogi. Shit, się przestraszyłem drzewa. Dobry Boże. Czyli jeszcze dzisiaj takie zwyczajne ognisko rozpalamy. Tak jest. Ugotujemy trochę. Jedna, druga, trzecia, czwarta, piąta, szósta, siódma i ósma borówka. To będzie na cały dzień następny. Kurczę, niewiele mam co robić. Niewiele mam roboty w nocy, bo... Bo nie mam, póki nie mam maszyny. A to mogę poczytać czata. Ja wiem, wiem, że wianek kwiatowy dobrze wpływa. Jako, że jestem dziewczynką, to może zrobię sobie wianek, a co? Dlaczego nie gram mięśniakiem? Mięśniak to jest sezon trzeci na YouTube'a tylko. To, co widzicie tutaj, to jest taki materiał trochę inny, z inną postacią. Czemu nie gram... A, to nie będę pytał. Właśnie nie będę dawał marchewki do pułapki, bo to szkoda jedzenia. Zużyję marchewkę, która ma jakąś wartość żywieniową, żeby zdobyć mięso, które ma niewielką wartość. Znaczy, które ma troszkę większą wartość niż marchewka. Słaby interes, jeśli mam być szczery. No, ta dziewczynka jest po prostu genialna. Chociaż teraz znowu nie ma ducha przy niej. I chmury. Jak się oddaliłem. Fantastyczna sprawa. Spaliłem grzyby.